Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie widz w komentarzu, jak zapytać, jeśli masz ochotę. Więc uwaga, sprawa wcale nie jest prosta, więc pomyślałem sobie, że z tego będzie dobra lekcja. Generalnie mieć ochotę na coś w języku angielskim to jest feel like i fancy. Ale uważajcie na fancy, bo on działa tylko w brytyjskim. Amerykanie kompletnie tak nie mówią. Wiem, że na kanale są wielbiciele tylko brytyjskiego, ale jednak chyba amerykański dziś jest bardziej popularny. I teraz uwaga, nawet jeżeli użyjecie feel like, to i tak użyjemy to trochę inaczej niż w języku polskim. Bo my powiemy, jeśli masz ochotę, przecinek, możemy zamówić pizzę. Więc uwaga, po polsku jest to użyte jako czasownik nieprzechodni, nie ma dopełnienia. A po angielsku musi być dopełnienie. Jeśli masz ochotę, ale na co? Anglik od razu się zapyta, ale na co? Po prostu sama taka wersja, jeśli masz ochotę, przecinek, jest bez sensu. W języku angielskim robiliśmy lekcje na temat czasowników przechodnich i nieprzechodnich. To jest bardzo ważna sprawa. Okej, i za chwilę wrócimy do feel like, jak to powiedzieć, a tymczasem użyjemy prostszych wersji. Po prostu możecie użyć want, czyli chcieć, i would like, czyli chciałbyś. Czyli if you want, jeśli chcesz, przecinek. Tylko oczywiście tak powiemy bardziej do kolegi, bo to trochę nieładne w stosunku jeśli masz ochotę, albo jeśli chciałbyś. Czyli if you want, przecinek, we can order some pizza. Okej? I teraz z would like robimy dokładnie tak samo. If you would like, przecinek, we can order some pizza. Natomiast co z tym feel like? Więc musimy dołożyć dopełnienie. Masz ochotę na co? Więc my sobie może pomyślimy, ok, no to dołożę tutaj pizzę od razu. If you feel like some pizza, przecinek, we can order some. No okej, to zdanie jest gramatyczne, ale co innego jakby znaczy, bo w tym momencie powstało zdanie warunkowe. Jeśli masz ochotę na pizzę, no to możemy zamawiać, a jeśli nie masz, to nie możemy, okej? Powstał warunek. Czyli to jest trochę bez sensu. Czy w związku z tym nie mogę użyć feel like? Mogę, ale muszę tam dołożyć dopełnienie i po prostu użyję it. To jest, słuchajcie, tak samo jak z lubić. Na przykład lubię, kiedy, nie wiem, do mnie mówisz, kocham cię. Więc Polacy powiedzą I like when. Nie, źle. Musi być I like it. Lubię to, kiedy do mnie mówisz, kocham cię. I like it when you say I love you. Ok? I tu jest dokładnie tak samo. If you feel like it. Jeśli masz ochotę na to, przecinek, we can order some pizza. Uważajcie na to. Dzięki. Trzymajcie się.